Palmy wielkanocne. So second Christmas coming very fast. Yeah, time fly. Ah, czuć wiosnę. Wielkanocny market we Włodawie. That's my idea. Why is spread the water? Yeah. Ah, śmigus dingus. This is what you have to buy if you want to open some Polish shop. So somehow you can bring the people in Vodava. How many people? Yeah. Czuć wiosnę, nadchodzi klimat, wielkanocny markecik, sezon się zmienia. Spend whole winter in Vodava. Still I don't get this cut. Życie pomału się budzi. Naprawdę wiosennie dzisiaj słoneczko, o. Tak, zima nam zleciała we Włodawie. Myśleliśmy, że uda nam się szybko sprawy załatwić we Włodawie, że dostaniemy tą kartę pobytu i w ogóle zaczniemy robić jakieś rzeczy, a już nadchodzi wiosna, a karty jeszcze nie mamy, a składaliśmy na nią w grudniu. Także schodzi się biurokracja w Polsce, zajmuje trochę czasu, jest to bardzo niezrozumiałe, ale no cóż, czekamy. How you like? Nice. What else I can say? Very pretty. I just think this is what this tourist expecting about Korea, DMZ. Babe, it's exactly what they do. Yeah, it's also yeah. You cannot just pass. You can, but you can see this. Yeah. North Korea. Polish DMZ point. They supposed to put our Polish soldiers here to be more restrictive. You're gonna sell food here, make some story, you know. Make some museum here. Yeah, also. How many people was coming? Yeah. Very busy place. They don't know why. Oh, plant. It's time to pick up the plant. Still unbelievable was like this. Yeah. And you pay this to pass this. Exactly, there was totally on the pump. Look how busy it was here. Super busy. That's it. Historical place. No dobra. We Włodawie otworzyli coś takiego. Tradycyjna gofra. Dobra, dla mnie jednego gofra tradycyjnego, a lody, które najlepiej się sprzedają? Weźmiemy miętę. Teraz będzie 20 zł i pierwsza gofra. Karto? Za chwilę za wąwo. Dobra, dziękuję. Czy to razem z gofrem? No, można już. Okej. Dziękujemy ślicznie. O. Okuninka, jezioro białe i psy. Kroko. Proszę bardzo. Dziękuję. Tutaj są łyżeczki jeszcze. Wygląda pięknie. Dam radę chyba. Dziękuję. Jakieś gofry we Włodawie, to tylko tak. Mhm.
Dobrze. Bardzo dobre gofry były. Można spokojnie tutaj śmigać na gofry i lody. Są bardzo smaczne tak naprawdę. Aż mnie dziwi, że są tak tanie. Jakbym miał coś sobie powiedzieć na temat tego miejsca, to sprzedają to za tanio. Nie wiem, jak oni zarobią przy takich cenach. Spoko. He's not so friendly. Dzisiaj mamy naprawdę zwariowaną pogodę, ale zobaczcie to. Zobaczcie tą piękną tęczę, jaką mamy. Jestem w stanie tu uchwycić na kamerze. A one są dwie, to jest podwójna tęcza. Awesome, where do you have photo? Give me the camera. What the rainbow, no? Oh, I think last time was... Spróbujemy zrobić zdjęcie dla Lucy. Aha. Ależ to wygląda magicznie. Zróbmy sobie sami zdjęcie w ogóle. It look crazy, no. Look how strong. Zobaczcie, jaka mocna tęcza damy. Już znika. Już druga prawie zniknęła. Całą tęczę możemy widzieć, gdzie się zaczyna, albo gdzie się kończy i zaczyna, i gdzie się kończy i się zaczyna. A są podwójne. Look crazy rainbow. What? Yeah, very strong, no, and this look how strong colors they are here. Yes. dzień dobry. W sumie nie ma nic do nagrywania, ale jednak zarówno jest, bo jest niesamowita mgła dzisiaj. O. Całkiem niezła. Można nakręcać horrory w taką mgłę. No i tyle. Lucy zrobiła egg roll. Wygląda nieźle. I failed this. Mówi, że jej nie wyszedł. To nie mogę się do ciebie zobaczyć, jak wygląda, który by wyszedł. Are you like? Next time we'll move it. Historyczny moment, wiosna, Wielki Piątek, jest bocian. Spotkaliśmy bociana w gnieździe, czyli jesteśmy uratowani. Mamy wiosnę, jest Wielkanoc. First time you see? Yeah, first time. Just curious, this kind of stuff, they leave on purpose for the bochang? Bochang? No idea. What do you mean, the nest? This thing. This pole. Yeah. Ale nie stoi na jednej nodze. Jest na dwóch. Siemanko, bocian. Wesołych świąt wielkanocnych. Lecimy do. So how you like the Easter vibe? Everybody cleaning the window. The window has to be clean. Christmas come. Yeah, but having some kind of reason? To have clean window. What? Different compared to Korean River, no? Very different. In my country, they are symbol of good copper. Really? Yeah. The duck? Uh-huh, this one. These ducks? Mm-hmm. With the green head. Because they're always together. As a one thing. Some kind, yeah. So we make some kind of wooden statue. Yeah. Like this.
Yeah. How small? Like this? Size like this, and they put to the house. We used to have our relationship as a like good couple like this dog. So what you mean, they catch the dog and put in the house? No! Symbol of good couple? I will tell you! It's make carving with the wood. Ah. And make a statue. Okay, from the wood. And always this wooden decoration is in the wedding. Mm-hmm. Traditional wedding. Mm. On the table. See? Wejdzie no. Tu jakaś babka? Rzeczy ją. To się trochę za bardzo zapada, nie? So, how you like? Easter table? Very nice. No. First time, eh? In your life? No. Oh. No, na paru to pójdzie. Jednak nie upiekłeś chleba. Nie upiekłem, zakwas nie wyrósł. I tak chleba nie mamy za dużo. Taki wasy. To będziemy namagać kartoflami. Te borówki trochę przeszkadzają, nie? W krojeniu. Ach, to nie mam, że to nie.